Aleksandra Socha. Witam Państwa serdecznie w komentarzu tygodnia. Tak wygląda dworzec kolejowy w Kcyni. Od prawie 10 lat nie jeździły tutaj pociągi, mimo że na tej samej linii kolejowej w Wielkopolsce pociągi jeżdżą regularnie. Temat reaktywacji linii kolejowej nr 356 wraca w Kujawsko-Pomorskim Związku z dyskusją o tworzeniu metropolii bydgoskiej. O szanse dla Kcyni związane z metropolią pytamy burmistrza pana Piotra Hemerlinga. W ostatnim czasie prezydent Bydgoszczy zadeklarował przyjęcie Kcyni do metropolii. Ja z tą propozycją wiążę bardzo duże nadzieje. Kulturowo powiązania Kcyni z Bydgoszczą są oczywiste, również ze względów takich edukacyjnych. Ja osobiście kończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy i naturalnym elementem dla mnie jest to, że Bydgoszcz z Kcynią są blisko. Wiążę nadzieję przede wszystkim z układem komunikacyjnym, fatalnym w tej chwili, i ten układ komunikacyjny, on się z roku na rok pogarsza. Coraz mniej autobusów, coraz mniej takiej komunikacji indywidualnej. Nie mówię już tutaj w tej chwili o torach, które się po prostu deprecjonują. Linia kolejowa jest w perspektywie kilku lat przewidziana w ogóle do zamknięcia i do likwidacji. I to jest dla nas przerażające, że dzisiaj z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego nikt nie dba o to, nie myśli o skomunikowaniu Kcyni tą drogą właśnie z Bydgoszczą. Cieszę się bardzo, że pan prezydent podjął inicjatywę, zaprosił mnie jako burmistrza Kcyni do rozmów. I pan prezydent sam wspominał o poprawie tego układu komunikacyjnego. Jaki wariant w pana opinii byłby lepszy? Metropolii bydgosko-toruńskiej czy bydgoskiej z siedzibą w Bydgoszczy? Ja jestem gorącym zwolennikiem metropolii bydgoskiej. Z tą propozycją gmin ościennych. Myślę, że to dla nas tutaj, którzy żyją, pracują na granicy dwóch województw, jest wariant po prostu bardziej korzystny. Chociaż myślę, że nie należy a priori wykluczać powstania tego wariantu Bydgoszczy z Toruniem, przy czym uważam za rzecz naturalną, że Bydgoszcz jako miasto powinna być tym ośrodkiem miejskim dominującym. Z racji wielkości, z racji powiedzmy potencjału gospodarczego uważam za naturalne, aby Bydgoszcz była tym ośrodkiem dominującym. Nie liczy na reaktywację połączeń kolejowych do Bydgoszczy i Poznania? Cały czas. Ja niestety siłami własnymi, jako burmistrz Kcyni, gminy małej, gminy, która no, nie dysponuje jakimś wielkim potencjałem finansowym, no, nie jesteśmy w stanie samodzielnie tutaj dokonać jakiejś rewitalizacji. Nawet powiat nie jest w stanie tutaj również wielce zdziałać, ale myślę, że przy zespoleniu tych wysiłków i takim obiektywnym spojrzeniu na potrzeby nasze, no to uda się coś zrobić. Ja jestem optymistą. Jak ocenia pan szansę realizacji tej inwestycji ze środków wojewódzkich? Samo województwo trudno mi powiedzieć, ponieważ my już próbowaliśmy zainteresować władze województwa. Robimy to permanentnie. No, słyszymy, że brak jest środków. Ja mam nieraz wrażenie, że brak jest zainteresowania tutaj ze strony województwa realizacją czy rewitalizacją tej linii kolejowej. Kcynia z perspektywy Torunia jawi się jako miasto peryferyjne i ja za bardzo się tutaj temu faktowi nie dziwię. Leżymy na samej granicy województwa. Przykre jest to, że za granicą województwa ta linia kolejowa jest zrewitalizowana i Wielkopolanie patrzą na nas i oczekują od nas, że będziemy starali się dołączyć do nich. Kolejnym problemem infrastrukturalnym gminy są tiry. W jaki sposób w pana opinii można rozwiązać ten problem? Bardzo prosto. Można poprzez zbudowę obejścia w ciągu dróg wojewódzkich. Zbudowanie tej obwodnicy spowoduje skanalizowanie tego ruchu i spowoduje to, że te tiry, te ciężkie samochody nie będą przez centrum tego starego, zabytkowego miasta przejeżdżać. I tutaj powiem, że jest szansa na to, żebyśmy tą obwodnicę, to obejście zrealizowali. Co prawda
musielibyśmy pokryć połowę kosztów. Urząd Marszałkowski, pan marszałek podczas wizyty tutaj u nas obiecał, że jeśli będziemy gotowi z połową kosztów, z dokumentacją, to województwo, Urząd Marszałkowski będzie dofinansowywał te 50% kosztów. Zainteresowany przywróceniem ruchu na linię numer 356 jest także prezydent Rafał Bruski. To jest kwestia decyzji, czy samorządu województwa, jeżeli będzie tworzyło sieć komunikacji kolejowej, na przykład wokół Bydgoszczy, jest to ważna linia, także dla bydgoszczan, dla bydgoskich firm, ponieważ akurat z tego kierunku wielu mieszkańców tamtego regionu, tamtego powiatu czy gminy dojeżdża do pracy na Bydgoszczy, stąd bydgoscy pracodawcy, ja również. W związku z tym jestem bardzo zainteresowany tym, aby ta linia była uruchomiona i służyła miastu.